też trudno mówić wiecznie to samo. No, dzisiaj przegraliśmy mecz, w którym wydaje się, że remis był w naszym zasięgu, bo wydaje mi się, że to dość mocno pracowaliśmy w tej defensywie i gdyby nie ten błąd w tym ustawieniu, tam jedna dłuższa piłka za plecy, no to może byśmy mogli tutaj osiągnąć ten remis bezbramkowy. Wiadomo, że drużyna gospodarzy dużo bardziej doświadczona, to było widać na boisku, paru ogranych zawodników na wyższym szczeblu. Nam tego brakuje, dlatego no, sytuacja kadrowa nasza jest bardzo trudna. No bo dzisiaj Adrian Kuklaga też właściwie grał z kontuzją pachwinną właściwie na środka przeciwbólowych. No i właśnie ten moment, kiedy go tam już brakło w tym środku obrony, no to był krytyczny. Także no, gratulacje tylko dla drużyny gospodarzy. Mamy swoje problemy i musimy się z nimi borykać. Powiem szczerze, że myśleliśmy o tym, żeby sprawić tę niespodziankę. Nawet nie mówiliśmy o remisie, jeżeli zagrać, to zagrać na pełną pulę, tym bardziej, że tych punktów mamy w tej chwili bardzo mało. Liczyliśmy się z tym, że drużyna Soły będzie atakowała i będzie przeważała, bo wiadomo, że jest drużyną klasową na tą ligę. Ale liczyliśmy, że coś uda się w tym układzie skontrować, że gdybyśmy strzelili bramkę pierwsi, chociaż tych sytuacji takich bardzo klarownych nie było gdzieś zbyt wiele, także no, liczyliśmy na to, że może przy dobrym układzie, przy odrobinie szczęścia uda się zgarnąć całą pulę, no, ale nawet tego jednego punktu nie wyszarpaliśmy. Na początek drugiej połowy nawet był obiecujący, wydawało się, że może gdzieś jakąś składną akcją zakończymy bramką. No ale no wiadomo, że my mieliśmy takich akcji kilka, a drużyna gospodarzy kilkanaście. Tak jak mówię, no przy sprzyjających okolicznościach można ten był mecz zremisować, wygrać raczej chyba nie. No jest to przykre, bo mówię, no mamy mało tych punktów, nie wiadomo, czy jeszcze jeden mecz się odbędzie z Andrychowem zaległy. Dla nas dobrze by było, żeby się nie odbył ten mecz, bo mówię, sytuację kadrową mamy nieciekawą i pasowałoby, żeby to ten mecz odbył się na wiosnę. Na pewno był to dla nas ciężki mecz pod względem tego, że trenujemy o 19:00, dzisiaj nam przyszło grać o godzinie 12:00, jak widzimy, aura nas jeszcze rozpieszcza, czyli w słońcu. Był to nasz ostatni mecz w tej rundzie i na pewno była to taka zagadka, bo jak wiemy, ktoś już myśli, już koniec, już można się jakby rozjechać do domów. A tutaj trzeba jeszcze rozegrać ten mecz, dlatego troszeczkę w głowach to gdzieś się działo, że trzeba go jeszcze rozegrać. Powiem tak, pierwsza połowa dobrze wyglądała pod względem sytuacji naszych bramkowych, bo mieliśmy ich naprawdę sporo, żadnej nie mogliśmy wykorzystać. Druga połowa również zaczęła się od sytuacji, które znowu nie zostały wykorzystane. To co trener powiedział, to jest prosty środek, rzucenie piłki za plecy obrońców przyniosło bramkę i mamy jedną bramkę, mamy trzy punkty, kończymy rundę na drugim miejscu. W obronie graliśmy dobrze, w przodzie, w ofensywie graliśmy też bardzo dobrze, tylko bez bramek. Więc no, jeżeli przychodzą takie sytuacje, praktycznie nie wykorzystujemy. W dzisiejszym meczu mamy jedną, drugą, trzecią, piątą. Nawet sam ja miałem z 3 metrów, piłka skoczyła, zostałem w ochraniacz i nie trafiłem ją czysto. Dlatego mówię, że cieszy to, że to, nie wiem, czy to była 85, 88 minuta, prosty środek, rzucić piłkę za obrońców, Paweł się urwał i trafił. Także no, cieszy, że zakładaliśmy zwycięstwo i to zwycięstwo odnieśliśmy. Cieszy, wiedzieliśmy, że troszeczkę już wycofa, czym bliżej końca będzie jednak broniła tego wyniku remisowego. Wszedł Adam, który miał troszkę przytrzymać tą piłkę z przodu, a zarazem się też urywać tym naszym, znaczy ty, obrońcom Sierszy. Moja zmiana tutaj, żeby ten środek troszeczkę zagęścić, pomóc rozrzucić piłkę do boków. Dlatego podwójna zmiana, myślę, że przyniosła efekt i to na pewno cieszy. No jak wskazuje tabela, jesteśmy wysoko, jesteśmy na drugim miejscu. Jak to zawsze mówię, lepiej z drugiego miejsca atakować niż pierwsze miejsce bronić. Muszę powiedzieć, że na pewno runda jest udana pod względem punktowym. Na pewno jeżeli chodzi o zawodników, o zdrowie moich zawodników, jest nieudana, ponieważ tych kontuzji naprawdę dużo. Dzisiejszy Igor Szopa przed samym meczem wypada. Więc kadrowo wyglądaliśmy naprawdę bardzo słabo. W większości chłopaków grało po 90 minut. Na pewno gdzieś na swojej dyspozycji oni stracili. Gdyż no, nie było rywalizacji, nie było zmiany, nie było tej świeżości, gdzie, przepraszam, można było świeżego zawodnika wpuścić.
No ale tak jak mówię, jeżeli chodzi o punkty, to na pewno się cieszymy, bo jest ich naprawdę sporo. Ja tutaj nie narzekam wcale, bo każdy ma swoją drużynę, każdy stara się jak najlepiej. Ja tylko mówię, że po prostu przy tej ilości kontuzjowanych zawodników, gdzie jeżeli jesteśmy klasową drużyną i chcemy bić się o najwyższe cele, to wtedy ta ławka musi być naprawdę mocna. A jeżeli przychodzi taki mecz, że my jedziemy na Hutnik Kraków i mamy dwóch, trzech zawodników na ławce, ja mówię o takich problemach naszych, bo każdy, kto tutaj gra, czy to jest młody, stary zawodnik, starszy zawodnik, on jest klasowym dla mnie zawodnikiem. Tylko że po prostu ławkę mamy naprawdę krótką przy ilości naszych kontuzji. Na pewno brakowało nam dwóch, trzech młodzieżowców, którzy Igora Szopę i Grzesia Talegę mogliby w pewnym momencie zmienić, bo jak wiemy, pokazały to mecze, w pewnym momencie złapali tą zadyszkę. Igor Szopa w meczu z Hutnikiem już się nadawał do zmiany, wytrwał, jedna asysta, jest bramka, tak? Ale to już było wymuszenie. Dlatego tutaj poszukujemy wzmocnienia tej naszej młodzieży i wtedy będzie na pewno dużo lepiej. Na pewno ta współpraca wygląda bardzo dobrze. Krzysztof jest otwartym człowiekiem. Na pewno tutaj dobrze współpracujemy, w sensie na linii trener, dyrektor, drużyna. To, co nas boli, jest przekazywane dyrektorowi, dyrektor przekazuje do zarządu. Myślę, że ta współpraca będzie na cały czas na dobrej drodze i również wszyscy będą się cieszyć po prostu z naszych zwycięstw. No na pewno dziękujemy kibicom, może nie licznym, ale tym, którzy przychodzą, nas wspierają, nawet w słabszych momentach. Na pewno dziękujemy kibicom, którzy jeżdżą z nami. Jest ich bodajże dwóch, czterech, sześciu, ale jeżdżą i zawsze gdzieś ten okrzyk Soła do boju jest. Także dziękujemy. I czekamy na drugą rundę.